śmieszna sytuacja. Wczoraj jadłem red curry z ryżem, czyli to było takie mięso z sosem na talerzu i do tego był ryż. No i dzisiaj, to było w takiej restauracji na Patong. Bardzo mi to posmakowało. Pierwszy raz to jadłem w sumie. Na pewno tym razem pierwszy raz. Może wtedy jadłem, 2 lata temu, jak byliśmy może w Tajlandii, jadłem to, ale nie pamiętam w ogóle tego, ani za bardzo smaku. A tym razem sobie zamówiłem i bardzo mi posmakowało. I myślę, dzisiaj jesteśmy w Katanoi, na plaży i myślę, wezmę sobie jeszcze raz to red curry, sprawdzę, jak je zrobię tutaj, bo bardzo mi wczoraj smakowało i myślę, no porównam. Patrzcie, jaka śmieszna sytuacja. Pan mi dał red curry, ale zupę. A wczoraj miałem na talerzu takie red curry, jako takie drugie danie, wiecie, normalne. A w tym momencie mam zupę, ale powiem wam, że ta zupa też jest taka pyszna, że nawet cieszę się. Thank you. Piękny kokos, frytki i papaja salad. Ale cieszę się nawet w sumie, że dostałem tą zupę, bo jest tak dobra z ananasem. Wyobraźcie sobie tutaj to właśnie, co widać, to jest ananas. Zupa z ananasem. Dodatkowo jest ostra, z krewetkami i z innymi jakimiś tam dodatkami. Jest naprawdę przepyszna. Także polecam i zupę red curry, i takie normalne danie red curry. Tylko, że to... Zastanawiam się, czy tam to się nie nazywa fried red curry albo stir red curry. A to było po prostu Thai red curry. Uważajcie na nazwy, bo są bardzo podobne. A dania zupełnie inne. Ale jak traficie na tą zupę z ananasem, patrzcie, ile tu jest ananasu. Jak traficie na tą zupę z ananasem, kukurydzą taką, tu przed chwilą była taka kukurydza. Czekajcie. No taka tutaj kukurydza, widać taką tu kukurydzę. I do tego jakieś tam zielone i inne, jest naprawdę przepyszne. Dorka. Patrz, jakie mam red curry. Ale gdzie rajs? No właśnie, a gdzie rajs? A to w ogóle nie jest red curry. Patrz, to jest zupa. To jest zupa. Wczoraj miałem... Zastanawiam się, czy wczoraj nie miałem jakiegoś tego... Fried. Fried red curry. Co? Czy nie? Ej, to jest moje. Lime. Ah, pyszne. Ciekawe jeszcze tylko, jak ta papaja salad. Papaja salad. Też takie dobre, bardzo coś ważnego. No tak, bo... Danie bardzo mocno się różni. Jeśli weźmiecie sobie papaję salad, no spicy, totalnie bez papryczek, jest po prostu niedobra, naprawdę, nie da się jej zjeść. A najlepsza jest z jedną papryczką. Jak ktoś weźmie sobie po prostu spicy, to ma tam ze 3 papryczki, wtedy jest naprawdę dość ostra, ale jest i tak, jest smaczniejsza ta mega ostra i lepiej wolę ją zjeść, niż tą totalnie no spicy, bez żadnej papryczki, bo tamta to w ogóle jest jak trawa jakaś taka, nie do przełknięcia. A ta jest jak? Jedno chili? Jedno chili, one chili. No, bo przy zamówieniu często mówimy, że chcemy one chili, wtedy jest taka idealna. Czyli nie jest taka bardzo ostra, ale jest ostra i jest bardzo smaczna. Ten nie jest ostry, bo on tu z boku tak. A ten kokos? Ten kokos jest taki mały ogólnie. On jest taki mały. Taki o. No. Ale ogólnie też jest taki dobry. I ten rzek jest strasznie mały. Bardzo dobry. A w ogóle to jesteśmy w restauracji właśnie przy plaży. Od razu na plaży siedzimy na piasku. Na piasku nie siedzimy, tylko na krzesłach. O Jezu, no siedzimy na krzesłach, ale krzesła są na piasku. I trochę droga jest w tej restauracji ogólnie, bo na przykład... 100 batów drożej. 100 batów drożej, nie 100 batów drożej. No takie czerwone chili. Jest tutaj ogólnie mniej więcej 100% drożej niż na Patong gdzieś tam w uliczkach. Czyli jak... Nawet w sumie nie, bo na plaży u pani... 200% drożej niż w Bangkoku. Na plaży... Patong Beach, takiej jednej pani. Nie tylko u jednej. Papaja salad kosztuje tak średnio 50-60 batów. Tutaj zapłaciliśmy 100. No teraz tą zupę to nie mogę porównać.
bo to była to jest zupa, a tam to było normalne danie. Frytki wyszły? Ogólnie taki kokos mały jak ten kosztuje 30 batów, za tego zapłaciliśmy 60. Ogólnie w Katanoi, na plaży samej, w tej restauracyjce, w której siedzimy, jest dość drogo, ale bardzo smacznie i klimatycznie, i ogólnie fajnie. Chętnie spróbuję. Ale słodziutki, ten kokos jest tak słodki, że normalnie jakby ktoś tu cukru dodał. I woda była taka słodka, że po prostu mega. I teraz ten miąższ też jest taki. Bardzo mały. Ja dałam tak normalnie palce, a to już jest cały kokos. No jeszcze nie jadłem chyba tak dobrego kokosa. Masakra. Jesteśmy w Chalong. No może już troszeczkę nawet niżej. Chalong jest bardziej tam gdzieś tak troszeczkę może nie wiem, z kilometr w tamtą stronę. Gdzie te właśnie wszystkie łódki to właśnie są w miejscowości Chalong. Chociaż jeszcze chyba jesteśmy. To dość duże takie jest tutaj to miasto oraz takie rozciągnięte. No kurczę, nie ma tutaj fajnego dostępu do wody ani plaży. Jesteśmy po drugiej stronie niż Patong. Czyli Patong jest od strony zachodniej, a my jesteśmy od strony wschodniej wyspy. No i ta wschodnia część jest tutaj, można powiedzieć, bardzo słabo zagospodarowana. Akurat tutaj jest jakieś fajne miejsce z willami, gdzie są jakieś fajne wille, fajny basen, jakaś restauracja, ale ogólnie jest tutaj bardzo słabo. No jeszcze gdybyśmy może mieli taką działkę tutaj, taki dom, taką willę, no to jeszcze moglibyśmy jakieś dwa miłe zdania powiedzieć tutaj o tej części. Ale tak poza tym to chyba nie za wiele mamy do powiedzenia, nie? I don't love you like I used to.